Siemanko, Kuba Stemplowski, audycja Rablus. Dzisiaj z nami tuż na rękach. Siemanko. Witam. Dobra, to wszystkich serdecznie. Cześć, czołem. Dobry wieczór. Jest już późna godzina i dzisiaj będziemy, na pewno porozmawiamy o zbliżającej się płycie, a zanim przejdziemy do tego, jak jechałem teraz na wywiad, to słuchałem twojego numeru z Jotem i tak mi się skojarzyło, że jesteście z Jotem w podobnej sytuacji. Obaj macie swoje lata, że tak powiem, w kategorii bardziej rapowej. No macie swoje lata, jeśli chodzi o staż na scenie i jeśli chodzi o sam wiek. Obaj macie skille i obaj jesteście niedoceniani w porównaniu do tych skilli. No i Jot w tym momencie nam zapowiedział, że już kończy nagrywać, a u ciebie to wręcz przeciwnie chyba. No tak, ja już jestem dawno za tym etapem, w którym mógłbym z tym skończyć. Bo często o tym myślałem i były takie momenty, gdy byłem już blisko, ale zawsze jednak potem z powrotem ta zajawka wracała i wiedziałem, no i na tym etapie już po prostu nie, nawet o tym nie myślę w ten sposób, bo wiem, że to nie ma sensu, wiem, że będę to robił dalej, dopóki mi to będzie sprawiało oczywiście satysfakcję. A natomiast jeśli chodzi o Jota i tak w ogóle, to znaczy nie jesteś pierwszą osobą, która oczywiście te podobieństwa jakieś takie zauważyła między nami. I wydaje mi się, że po prostu też chodzi o to, że my troszeczkę wyrośliśmy na innej rap grze. Takiej, gdzie nie trzeba, bardziej skupialiśmy się na robieniu kawałków, na kształtowaniu swojego stylu jakby i na kreatywności, niż na promocji Facebooku, social media, jakimś tworzeniu imidżu, czy jakieś takie otoczki i tak dalej, żeby się lepiej po prostu, nie wiem, zaprezentować, sprzedać i wydaje mi się, że po prostu, no przynajmniej mogę powiedzieć za siebie, wydaje mi się, że Jot bardzo podobnie do tego podchodzi, że mimo wszystko już na tym etapie nie bardzo chcemy zawracać z tej drogi, jakby gdzieś tam oczywiście też uczestniczymy w tym jakby internetowym nurcie hip-hopowym, no bo chcąc nie chcąc trzeba. Ale no nie jest to jakiś taki wyznacznik, myślę. No dobra, ale no bo mówisz o tym, że jest zajawka, że sprawia ci to satysfakcję, ale z drugiej strony ja to tak widzę przynajmniej, w pewnym momencie zaczyna się to takie dorosłe życie, szumnie zwane, i albo brakuje czasu na zajawkę, no albo ta zajawka musi poniekąd sprawiać to, że będzie można dorośle żyć. No ja teraz jestem na takim etapie, że właśnie wszystkie jakieś moje pomysły i po prostu i całą energię skupiam na tym, żeby jednak przeskoczyć na ten następny level, który by mi pozwolił chociaż zacząć wychodzić na jakąś taką prostą właśnie, która pozwoliłaby mi na dalszy rozwój, na nagranie większej ilości koncertów. Myślę, że takim pierwszym krokiem też była poprzednia płyta UOC, bo jednak to, że pojawiła się w Empikach, no jednak troszeczkę zmieniło sytuację, jakby też odbiór ludzi, no bo to jednak wiadomo, no już nie jesteś kolesiem, który gdzieś tam sobie nagrał nielegal, tylko jednak twoja płyta jest w oficjalnym obiegu. Pojawiło się trochę ciekawych recenzji w różnych też poza hip-hopowych mediach czy gazetach. Także no. No właśnie, UOC, taka dość nowoczesna płyta. Takie było założenie od początku, bo wcześniejsze rzeczy, nie wiem, z nocnymi nagraniami choćby, no to były bardziej klasyczne. UOC, zdecydowanie zmieniłeś klimat. Bo UOC to była taka płyta, na której postanowiłem sobie, że zrobię wszystko to, co chciałem zrobić do tej pory. Bo jednak na przykład płyta z nocnymi nagraniami Kurz ma słodki smak była takim albumem bardzo koncepcyjnym i jednak spójność była takim kluczowym elementem podczas jej tworzenia, dlatego nie bardzo można było sobie pozwolić na jakieś takie wyskoki w którąkolwiek ze stron. No i też dlatego, że była wyprodukowana tylko przez chłopaków z naszych nagrań, więc jakby sama w sobie brzmienie było no, takie bardzo charakterystyczne dla nich. Natomiast na UOC przez to, że byli różni producenci i jakby ja też zdecydowałem, że poruszę różne tematy, no to jest to takie wszystko bardziej, jak to się ładnie mówi, eklektyczne, tak? Tak.
Czasami jest mi źle, myśli płyną w złym kierunku i kręcę się w kółku wewnętrznych rozrachunków. W sumie niewiele robię, ale czuję się zmęczony, wciąż niewyspany, bez przerwy rozkojarzony. O, czasami czuję, że błądzę, czasami czuję, że mam problem, wiesz? I nie chodzi o pieniądze, tylko żeby było dobrze, choć o pieniądze też. Właśnie, Łoce, raz, że taka świeża rzecz, w sensie w porównaniu do brzmień tych wcześniejszych prezentowanych przez ciebie, raz, że świeża, dwa, że no właśnie to, co mówiłeś, że pojawiła się w Empikach, to taki przełomowy moment w karierze? Myślę, że taki przedprzełomowy, bo tak naprawdę poza jakimiś... poza pewnymi drzwiami, które się mogły dzięki temu otworzyć, to niewiele to zmieniło, no bo jednak już to jest któraś moja płyta z kolei. Płyta Uwolnić Umysł, no w Empikach nie była, ale na przykład była w Mediamarktach, Saturnach, gdzieś tam też była dostępna, także nie było to jakieś super odczuwalne, niemniej jednak bardziej to była dla mnie jakaś taka naturalna kolej rzeczy po prostu i myślę, że jakby zrobiło to robotę, no po prostu, że jednak udało się to i udało się do tego doprowadzić i być może jeszcze będą tego jakieś efekty, bo to w sumie było niedawno. No właśnie, to było niedawno, bo to było pod koniec zeszłego roku. Tak. No właśnie, tempo pracy dość duże. Tak. Tak, znaczy ja tego nie odczuwam w ogóle, tak szczerze, bo na przykład dla mnie Łoce wyszło na moje urodziny 19 listopada. Pierwszy tekst napisałem przed wakacjami. Więc dla mnie mimo wszystko jakby ten okres czasu, jakby właśnie od wiosny do zimy, tyle się działo, tyle, no, że jakby w tym momencie jest rok później już. Jakby ja robię kolejną płytę i dla mnie jakby ten okres tak naprawdę, no i tak starałem się szczerze spróbować jakoś odpuścić trochę na 2-3 miesiące, żeby po prostu właśnie wystopować, trochę jednak spojrzeć pod innym, nabrać dystansu też i pomyśleć nad czymś nowym. No, nie boisz się... I to się nie udało. No właśnie, to raz, że się nie udało, a dwa, nie boisz się, że przez to, że właśnie płyty są robione w takim tempie i tak jak mówisz, no nie miałeś tego czasu, żeby nie było tego czasu, żeby nabrać dystansu, nie boisz się, że nie wiem, będzie kolejna płyta będzie wtórna, będzie powtarzalna, że coś takiego nastąpi? Nie, znaczy nie boję się o to raczej. Raczej się o to nie boję, bo wydaje mi się, że każdy projekt to, znaczy przynajmniej tak się staram, żeby każdy projekt miał jakąś właśnie swoją koncepcję, swój jakiś taki element który będzie spajał ten album i po prostu wszystko to bazuje na jakichś emocjach i etapach życia, mojego życia, bo jeszcze się oczywiście to przewija. I te etapy się zmieniają bardzo szybko też i przez to wydaje mi się, że ciężko, żeby powtórzyć pewne rzeczy. Znaczy, na pewno w jakimś stopniu, no ale to wydaje mi się, że w ogóle ciężko jest od tego uciec, no bo musiałbym nagrać, nie wiem, płytę, nie wiem o czym, że lubię pływać żaglówką, czy nie wiem, grać w piłkę plażową, czy tam cokolwiek. Ale bardziej się boję tego i wiem, że to jest też taki problem, z którym się borykam już w ogóle od jakiegoś czasu, że przez to, że sporo robię i tu, a tu wychodzi jakaś epka, a tutaj coś, tutaj wychodzi płyta, parę miesięcy później single już z nowej, to może po prostu też ludzie jakby przez to nie mają takiego czasu, żeby trochę odetchnąć, zatęsknić, żeby potem był ten element wyczekiwania. Z drugiej strony ja właśnie, no nie wiem, dla mnie kawałek, który ma 3 miesiące czy 4, jest kawałkiem starym po prostu i już, no szkoda by mi było, no nie wiem, nie mogłem pracować na ten moment nad płytą, na przykład, nie wiem, rok czasu, zacząć w styczniu, wydać w grudniu, no bo po prostu to by były dla mnie, no... Męczarnie. No chyba, żeby była... No tak. To by... Skończmy na tym, że to byłyby dla mnie męczarnie. No dobra, ale płyta, no nawet fakt UOC, którą robię z kilkoma producentami, mimo tego udało się to zrobić w krótkim czasie. Teraz następna płyta będzie z producentami dwoma, tak? Bo to... To znaczy... Jeden, bo właśnie, nie wiem, Rocket, mówimy o Rocket Beats, to... To znaczy tej płyty nie będzie. No właśnie, bo słyszałem skądś, że się koncept zmienił i że będzie co innego. Tak. Tak, pomijając jakby takie różne przyczyny niemuzyczne,
no bo w sumie nie ma o nich co gadać, bo to są takie jakieś tam bardziej prywatne sprawy, to było bardzo dużo przyczyn muzycznych, dla których przez które ta płyta się nie ukaże, bo przede wszystkim zaczęło się od tego, że ja już nie chciałem robić klasycznego rapu, nie używać klasycznych bitów i jakby wracać do takiego no bardzo takiego oldschoolowego hip-hopu, właśnie zamkniętego w jakichś takich przyjętych standardach, takich właśnie, no jeżeli chodzi o klasykę. I z Rackets Beats zaczęło się to tak zupełnie niewinnie, bo po prostu stałem jeden beat, zrobiliśmy kawałek, zrobiliśmy drugi, wypuściliśmy problemy, no ten kawałek problemy jednak zaskoczył, tak ludzie raczej dużo pozytywny był bardzo odbiór, troszeczkę się tam rozszedł, że tak powiem, po profilach. I przez to jakby tam zaczęło, i przez to no, automatycznie no, w takich sytuacjach człowiek dostaje trochę więcej, jakąś tam dawkę zajawki, prawda, energię zwrotną od słuchaczy, no i robi dalej. Niemniej jednak w pewnym momencie ja już zaczynałem czuć, że no po prostu się troszeczkę cofam, że to jest fajne, okej, okay, ale wydaje mi się, że to, co wypracowałem płytą UOC, bo tak jak to cały czas wszystkim mówię, że pomimo, że płyta UOC może w środowisku hip-hopowym jakąś nie odbiła się super szerokim echem, to poza nim dostaję same dobre opinie. Od ludzi, którzy po prostu na co dzień słuchają muzyki przeróżnej i są często bardzo zaskoczeni. Mówią, to jest polski hip-hop, kurczę, no to całkiem fajnie. No, czy na przykład, nie wiem, dostałem ostatnio fajną wiadomość od gościa, który pisze, że kupił płytę, on słucha hip-hopu i tak mówi, że mu się bardzo podoba, ale mówi, co jest fajne, że jego dziewczyna, która nienawidziła polskiego hip-hopu, tej płyty może słuchać. I mówi, dla niego to jest super. Także no, takie są niuanse. Także ja po prostu no, już nie chciałem do tego wracać, bo raz, że z tego względu, dwa, że po prostu też wydaje mi się, że gdybym nagrał tą płytę w ten sposób, to po prostu już bym, ciężko byłoby mi uciec z tej szufladki, bo jednak cały czas to wypominanie mi płyty Get Famer or Die Tryin, że to co bym nie zrobił, wszyscy, że to najlepszy album, najlepsza, no okej, okay, no był to fajny. Tak, ale to tak zawsze będzie, wiesz o tym. No wiem, ja już się do tego przyzwyczaiłem, dlatego tak, to był najlepszy album. Ale będzie lepszy jeszcze, także no. Znaczy ja to rozumiem, bo większość słuchaczy jednak lubi takich stricte hip-hopowych po prostu, no, do nich to trafia jednak, no, sample, szum, takie no bębny, standardowe rytmy. Polacy kochają sampelki. No, dokładnie, dlatego... Czekam na przełom, chodzę pół metra nad ziemią, żyję tak jak chcę, choć do wielu miejsc mam wilczy bilet. Jestem spoko, choć głęboko we mnie drzemie killer i mocno wierzę, że mnie wzmocni to, co nie zabije. I wierzę w ludzi też, chociaż z roku na rok mniej, bo wszystkim rządzi cash i to strasznie wkurwia mnie, więc chciałbym przez to przejść, omijając tych, którym nie mówię cześć, bo ciągle mamy beef. Otacza mnie beton i niebo i niemoc, alkohol, konfrontacje z glebą. Dlaczego tak jest i czemu w tym nic dziwnego, skoro każdy z nas by chciał od życia czegoś lepszego. No dobra, ale to w którym momencie, no bo poszły bilans, problemy, nie w tej kolejności, problemy, bilans. Bez ciebie nie ma mnie. Właśnie, a oprócz tego jeszcze był singiel. W ogóle mam wrażenie, że jesteś miłośnikiem singli, robienia singli. No i w którym momencie poszła opcja, że nie robimy? No po bez ciebie nie ma mnie. Po prostu? Tak mniej więcej, no bo to był taki etap, w którym trzeba było też zdecydować właśnie, jak to ma dalej wyglądać, no czy właśnie wykonujemy ten krok i robimy album, czy nie. No druga sprawa jest taka, że ja też nie chciałem robić albumu na zasadzie duetu, czy tak to można powiedzieć, bo po prostu doświadczenie nauczyło mnie, że jeżeli się kogoś nie zna, bo my się nie poznaliśmy nigdy face to face, dzieli nas duża różnica wieku, mamy zupełnie różne doświadczenia, różne podejście, no i ja po prostu nie chciałbym, wiem, że to jest bardzo ryzykowne i do jakiej sytuacji może doprowadzić, i ja nie chciałbym brać odpowiedzialności też za kogoś, kogo tak naprawdę no nie znam, no, krótko mówiąc. Dlatego też nie chciałem jednak, żeby ten album jakby no ciągnąć tego dalej już, no bo wiadomo też, że nie mógł być to jakiś tam, znaczy, że na tym etapie nie zdecydowałbym się na to, żeby to była na przykład epka w internet czy coś takiego, bo to nie ma sensu, bo po prostu szkoda było mi na to czasu i wiem, że musiałaby być to kolejna płyta, na którą będę jakiś tam wymyślał plan promocyjny i tak dalej, teoretycznie. No dobra, czyli skoro nie płyta z Rackets Beats, to co? No to już ci mówię. Płyta już w tym momencie mogę powiedzieć, bo już myślę, znaczy
pewnie w jakimś stopniu się to może zmienić, bo nie jest widać, zmieniają się u ciebie. Tak, bo nie jest wykluczone, że ta... można zrezygnować z płyty. Dokładnie. Dokładnie. Nie jest wykluczone, że ta płyta nie wyjdzie w dużej wytwórni. Jakiej na razie nie chcę mówić, bo jesteśmy po jakichś pierwszych rozmowach i po prostu zdecydowaliśmy się na jakieś takie, no po prostu pierwsze kroki, które zdeterminują trochę, czy do tego dojdzie, czy do tego nie dojdzie, bo po prostu myślę, że obie strony chcą jakby to tak podejść do tego ostrożnie. Tytuł płyty będzie, znaczy płyta będzie nosiła tytuł W brzuchu bestii. Bo gdzie tak mówiąc, no bo to nie będę opowiadał całej koncepcji, bo to też nie jest na ten moment, ale chodzi o to, że bestia jest metaforą miasta tutaj i będzie chodziło o to, że po prostu żyjemy wszyscy w takim zlepku, motłochu, no przeróżnych charakterów, sytuacji i tak naprawdę bez względu na to, w jakich warunkach się wychowywaliśmy, wszyscy byliśmy wystawieni na działanie pewnych czynników, no i tak dalej, i tak dalej, nie będę jakby tu wchodził w szczegóły. W każdym razie tytuł będzie odzwierciedlał dużo, bo jakby właśnie poza taką koncepcją też chodzi o jakieś tam moje aktualne odczucia właśnie i jakieś moje aktualne historie. Raczej chyba nie będzie wracania do jakichś bardziej zamierzchłych historii. Raczej to będzie wszystko takie teraźniejsze. Sama kwestia tego, że mówisz, że to będzie bestia z metaforą miasta, no to też mi się kojarzy od razu to, że miasto, muzyka taka miejska, ale nie stricte samplowana, tylko miejska. No nie, na pewno nie będzie klasycznych bitów. Na ten moment mogę powiedzieć tylko, znaczy, bo kawałków mam przygotowanych, no 3/4 płyty w zasadzie jest w fazie takiej, że no trzeba to podopinać. Napisałem podczas jakby planu, kiedy mieliśmy robić płytę z Rakiet Beats, jednak napisałem tych tekstów sporo więcej. Część z nich będę chciał też wykorzystać, część wypadnie, bo jednak nie będą one pasowały do tego albumu. Na ten moment są przygotowane dwa kawałki, tak już tak powiem, no już finalnie zamknięte. Obydwa wyprodukował Szat z Nocnych Nagrań. Jednak. To tak, to miała być wielka niespodzianka, tak. Mam nadzieję, że jest. Jednak mocne nagrania. Bo po prostu Szat jest producentem, poza tym, że po prostu no, jest moim braciszkiem mordeczką. To po prostu bardzo dobrze mi się z nim współpracuje i bardzo go cenię. Niesamowicie go cenię za to, co robi i za emocje, które wkłada w muzykę. Przy okazji właśnie bardzo bym chciał polecić jego ostatni album producencki instrumentalny Future Voices, żeby sobie ściągnąć i posłuchać, może zakupić nawet. Słyszałeś? Tak, jest to taka, no dla mnie to jest niesamowite, że w zasadzie młody chłopak po prostu potrafi tworzyć takie krajobrazy muzyczne i tak jakby no pakować w to taki klimat, którego no nie ma nikt, no, tak naprawdę w tym momencie, tak mi się wydaje. No w Polsce nie wiem, no nie słyszałem. Może, znaczy akurat w tym kierunku. Takim bardziej melancholijnym, refleksyjnym. To, co zrobiliśmy do tej pory, jestem z tego bardzo zadowolony. Zobaczymy, jak będzie dalej. Myślę, że nie skończy się na tych dwóch kawałkach. Na pewno coś rzeźbimy, będziemy też rzeźbić z MS-em, bo MS też robi bardzo fajne produkcje, które też jakby tu się nie będzie jakiegoś za dużego odskoku. Też zacząłem współpracę z takim producentem, też młodym, ze Szczecina bodajże, Przybysz. Też chłopak robi, bardzo jest zdolny, robi taką muzykę też bardziej elektroniczną, tam też ten właśnie taki kierunek bardziej nocne nagrania właśnie i tak dalej. No i zobaczymy, co dalej. No na razie być może też się pojawi kilku bardziej znanych producentów, no to wszystko się będzie tak jakby klarować w ciągu najbliższego czasu. No. Najpierw ja chcę zamknąć swoje kwestie, potem właśnie pozamykamy kwestie wydawnicze i będzie można powiedzieć coś więcej. W każdym razie dzisiaj nakręciliśmy teledysk do kawałka Nowe życie na starych śmieciach, który właśnie produkował Szat. No jest to taki kawałek bardzo emocjonalny, z jednej strony liryczny, a z drugiej strony taki
ostry, mówiący właśnie o zaczynaniu nowego życia na starych śmieciach. Dobra, kiedy premiera tego? Klipu? No, podobno ma być złożony w ciągu tam, 2-3 tygodni, także myślę, że do miesiąca na pewno się ukaże. Rozumiem, że premiera klipu będzie jednoznaczna z zdradzeniem wydawnictwa. Ale nie będzie to jeszcze na pewno moment, w którym, znaczy, będzie już wtedy wiadomo, jakby w którą stronę to zmierza, ale to jeszcze niczego nie determinuje. No dobra, a gościnnie jeszcze? Bo mówiliśmy o producentach, masz jakiś pomysł? Gościnnie. No gościnnie, zobaczymy jak, też jeszcze na tym etapie tak, mam na razie bardziej takie propozycje ludzi, z którymi bym chciał coś zrobić i na pewno chciałbym coś zrobić na tym albumie z Gedziulą, z Gedzem, bo po prostu, no bardzo lubię to, co robi. Nagraliśmy parę kawałków do tej pory, ale jakoś nigdy to były jakieś właśnie epki, coś tam, coś, jakieś takie rzeczy zupełnie dodatkowe i chciałbym, żebyśmy zrobili coś na mój album. Chciałbym też, żeby nagrać coś bardzo z Mam na imię Aleksander, z Olkiem, no bo jest to po prostu dla mnie chłopak o ogromnym potencjale. No tak samo jego True, może właśnie tak sobie kombinuję, zobaczymy, mówię, jak to będzie, bo teraz ciężko mi to poskładać, ale może zrobimy wszyscy razem jeden kawałek w takim składzie, po prostu ja, jego True i Aleksander. To jeszcze wszystko wyjdzie w praniu, a tak poza tym, no nie wiem, myślę, że na przykład teraz nie będzie tak już takich śpiewających refrenów bardziej, myślę, że na tej płycie to raczej od tego trochę odejdę, może bardziej sam coś porobię, ale już bez autotuna. Bo już się trochę znudził się? Czy? Nie, trochę się szkolę, bo właśnie jeszcze tak wracając z Duoce, była taka śmieszna historia, że moja mama dała swojej koleżance z pracy, która śpiewa w zespole ludowym i w chórze, płytę. No i ona przesłuchała, bardzo się podobało i powiedziała, że mam taką rozpiętość tonacji, że będę nad tym pracować. No i mnie zaprosiła, żebym jeździł na chór. No i już byłem raz, wybieram się następnym razem. Bardzo ciekawe doświadczenie, ćwiczenia na dykcję, na przeponę. Także też bym chciał w tym kierunku troszkę bardziej się rozwinąć. W chórze, jak u mami, tak w chórze. W chórze, tak jest. Dobra, a jeszcze mam pytanie, no bo rymujesz nawet o tym, że zawsze chciałeś mieć swój label, a tu jednak się okazuje, że płyta... Znaczy, to się nie wyklucza trochę, bo też doszedłem do takiego wniosku, że ciężko jest zarządzać sobą w jakiś sposób, bo jednak czasami brak tego dystansu, przede wszystkim brak czasu i brak czasu i środków, no, jeśli... teraz po prostu hip-hop jest bardzo od siebie, wszystkie te mechanizmy w rap grze są od siebie bardzo zależne, jest to kilka labeli, kilka firm i tak dalej, i tak dalej, i tak naprawdę jeśli z nikim nie współpracujesz i chcesz coś zrobić totalnie niezależnie, no to jest bardzo, bardzo trudno. No, i może ci młodsi, którzy mają większy fanbase, bo po prostu, no, chcąc nie chcąc jednak najwięcej odbiorców, na przykład jest rap jak Huczu Hucz, czy Rowe teraz na przykład, który coraz szerzej jest znany. Rowe już nie jest taki młody. No wiesz, 20 ile ma? 25 czy mniej? 26. 26. No to tak, no to już trochę ma. W moim wieku jest tak. Tak? Dlatego mówię, że już nie taki młody. Aha, to widzisz, te jedni się odmładzają, drudzy się postarzają. Nie, no, zależy jak patrzeć. No, no pewnie. No to może Rower jest złym przykładem, no ale no wiesz, nie, no o co tak, chodzi, że po prostu chodzi. jednak dlatego pomyślałem sobie, że warto spróbować, bo jednak bardzo bym chciał ruszyć to dalej, no. Chciałbym grać więcej koncertów, chciałbym móc nagrywać lepsze płyty, korzystać z lepszych możliwości, po prostu się rozwijać. No, no nie myślałeś, żeby zrobić to na przykład tak jak Zeus, kwestia pierwszy milion, Step Records? Jak? No to tak, w jaki sposób była wydana płyta UOC, bo jednak wydawałem ją sam poprzez Grubego Kota, a natomiast kwestiami dystrybucyjnymi, takim wsparciem zajął się label Step Records. Niemniej jednak, no, to przede wszystkim nie ma co ukrywać, no, chodzi o mechanizmy promocyjne, o kontakty, o możliwości dojścia i po prostu, no i też trzeba mieć na to jakiś tam budżet i tak dalej i po prostu niezależnie, no ja już sobie kiedyś, dawno temu sobie powiedziałem, że ja nigdy nie będę, znaczy, czego też nie neguję jakoś szczególnie, ale ja nigdy nie będę człowiekiem, który, nie wiem, pójdzie do zwykłej pracy i będzie zapieprzał po to, żeby zarobić kasę, żeby na przykład, nie wiem, nakręcić sobie klip, czy wydać na promocję, czy coś, bo dla mnie to jest nie ta droga i coś jest wtedy nie tak, no i, znaczy, pomijając, że w ogóle ze świata jest coś nie tak. Z nami jest wszystko, okej? Okay? Świat jest nie tak. Także no, ale wiadomo, o co chodzi. No tak. Czyli co? Czyli
Gruby kot zostaje normalnie, funkcjonuje jak najbardziej. Tak, zobaczymy. Na razie nie chcę jakichś takich drastycznych decyzji podejmować, bo jednak troszeczkę z różnymi ludźmi rozmawiałem i którzy tam nagrywają jakieś kawałki. I wstępnie żeśmy jakieś tam. Jakieś kawałki, jakieś rozmowy, jakieś ten. No, jakieś plany. No na przykład mogę powiedzieć tylko tyle, że na przykład wzięła się za swój album Marta Wolczyńska, znana z moich płyt między innymi. I są rewelacyjne. Co to za album będzie? W jakim To jeszcze bardzo ciężko stwierdzić, bo to jest dopiero jakby początek, ale pierwszy nie wiem, czy to będzie singiel, czy nie, kawałek, który się nazywa Płonę, jest po prostu takim powrotem do złotych lat R&B, ale w takim z dobrym smakiem, w dobrym stylu, fajny lirycznie, nie jest taki płytki. Także myślę, że ta płyta może być też czymś takim nietypowym teraz, jakimś takim ciekawym ogólnie. Raperów, jeśli chodzi o raperów, coś od Grubego Kota się pojawi? Kończą płytę chłopaki z Rybnika, Bekon i Dekim, bo tak po prostu też znamy się i też jesteśmy w podobnym wieku. Więc staramy się, musimy się trzymać razem teraz, bo po prostu już ten, zanim nas młodzi wygryzą. Także chłopaki kończą płytę, która się nazywać Wyjdź z domu. Bardzo fajny album, moim zdaniem taki do posłuchania i przede wszystkim z fajnym przekazem takim, właśnie dla ludzi, którzy są troszeczkę bardziej wymagający i jednak poza fajnymi bitami, poza po prostu słuchaniem muzyki dla relaksu, jednak lubią, że te treści mają sens niż jak nie mają. Single z Lilu był chyba już. Był single z Lilu i zrobiliśmy też klip, jak chłopaki u mnie byli w Kielcach, do kawałka Na pozór. Można sobie obejrzeć. Taka ciekawostka, że go sam nakręciłem i złożyłem. Kuba Witek kręci, wydaje, wszystko robi. Dobra, kiedy płyta na koniec? Przed latem na pewno. Przed latem. Tym? Tak. Mówię, to dużo będzie zależało od kwestii wydawniczych i logistycznych, bo ja chciałbym zamknąć warstwę liryczną w ciągu miesiąca, mniej więcej. Czyli klip w ciągu miesiąca, płyta przed wakacjami. Może szybciej nawet. No dobra, to czekamy. Dzięki wielkie za wywiad. Dzięki, pozdrawiam. Gdy powtarzałem ci, że przegrasz, głosy w twojej głowie, które próbujesz przegnać. Od kilku lat bez efektu, bo jednak ciężko, brat, od chodnika się oderwać, gdy skrzydła są lepkie od brudu podwórek i jesteś zmęczony, bo ciągle masz pod górę, więc patrzysz na innych i czujesz się winny i rozpoczynasz tryb autodestrukcyjny. Do tego ona mówi, że się mocno pomyliła, bo myślała, że się umiesz wziąć w garść i być ponad...